Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do oglądania spotkania z dialogiem. Są to rozmowy z ludźmi, którzy mnie zainteresowali swoją osobowością, talentem czy umiejętnościami do rozkochiwania innych. W naszym cyklu podialogujemy z artystami w swoim fachu. Dziś, jak widzicie po moim stroju parzenice, spotkamy się z góralskim klimatem, a dokładnie z zespołem Golec Orchestra. Zespół, który łączy tradycyjne, etniczne brzmienie muzyki z Karpat z wieloma gatunkami muzycznymi z pogranicza popu, muzyki alternatywnej, rock'n'rolla czy muzyki jazzowej. Został założony w 1998 roku przez braci bliźniaków Pawła i Łukasza Golców oraz żonę Łukasza Edytę. Początkowo pod nazwą Golec Folk Band, a rok później wraz z wydaniem pierwszej płyty Golec Orchestra. Nazwa grupy nawiązuje do pisowni gwarowej Uprzed Orchestra, czyli Orchestra. Pomysł stworzenia grupy zrodził się spontanicznie. Było to jako naturalna konsekwencja wspólnego muzykowania przyjaciół. I właśnie takimi okazali się w rozmowie ze mną. Zapraszam na pierwsze spotkanie z dialogiem. Dziś bracia Golec. Zapraszam. Czuję się w tym momencie jak trzeci brat. Bo mamy braci z sobą, tu właśnie w naszym pięknym teatrze cudnych, fantastycznych, przystojnych, uśmiechniętych, radosnych. Ci ludzie, którzy tu przyszli, przyszli właśnie dla was, posłuchać waszej muzyki, która jest, no powiem, wielką petardą na dzisiejszej imprezie. To jest po prostu moc, ale ta moc cały czas trwa. Wiem, że stąd jedziecie na dalsze koncerty. Co robicie w tym życiu artystycznym? No tak, generalnie mamy bardzo, jak to się mówi, nabity kalendarz. My się bardzo z tego powodu cieszymy, ponieważ jeszcze parę miesięcy temu była pandemia, także z tym koncertowaniem było, że tak powiem, różnie. A póki co, jeżeli to zostało otworzone, no to my się bardzo z tego faktu cieszymy. No i też mamy, tak jak się mówi, zaległe koncerty, bo byliśmy miesiąc temu za oceanem, czyli graliśmy w Nowym Jorku, w Chicago, w New Britain. W tą środę wróciliśmy z Rzymu. No mnóstwo koncertów w Polsce właśnie, które w tym momencie realizujemy. Także my się z tego faktu bardzo cieszymy. W Krakowie jeszcze się pojawimy raz, a propos Krakowa. Kiedy? Mianowicie 25 stycznia w sali ICE. Tutaj w centrum kongresowym będzie ze świątecznym programem. Kolędy i pastrałki, Golec Orchestra. Już dzisiaj zapraszamy na to wydarzenie, ale tak to przede wszystkim te koncerty to są w dużej mierze, mamy kilka jakby repertuarów. To jest jakby w ogóle też fenomen, że Golec Orchestra ma kilka takich różnych programów i w zależności od sytuacji może stosowny repertuar, że tak powiem, zaprezentować. Także cóż, no dzisiaj w ogóle, a propos ciekawostek, będzie połączenie siły z Jackiem Królikiem. No, także tu jakby w ogóle jest taka inna Golec Orchestra. To jest gitarzysta, kierownik muzyczny, prawda, tak, tego wydarzenia. Tego wieczoru i w związku z tym sam byłem ciekawy, jak tutaj to wyjdzie i co to będzie, bo pierwszy raz tak naprawdę gramy w tej tutaj, że tak powiem, w tej konfiguracji. No ale cóż, to była próba, wszyscy zadowoleni, uśmienięci, także będzie się działo. Thank you.
Oczywiście, a propos nowości, no my kończymy płytę nową przede wszystkim, jakby tutaj na tym się skupiamy. W przyszłym roku Goles World Orchestra świętuje 25-lecie działalności, w związku z tym nowa płyta już jest na ukończeniu. Działamy ostro, trzymajcie kciuki, bo niebawem coś nowego wypuścimy. Zbliżamy się, znaczy przygotowujemy się też do jubileuszu takiego cyklicznego, że tak powiem, cyklicznych wydarzeń, ale też i bardzo medialnych, telewizyjnych, także no niebawem będziemy też o tym oczywiście informowali. Ale póki co trasa świąteczna przed nami, bardzo dużo tych koncertów i jakby na tym się też mocno na dzień dzisiejszy skupiamy. Mamy nadzieję, że... O, już dzwonek i mam nadzieję, że posłuchamy kolejnych wykonawców, bo tak. Dzisiejszy wieczór, o... Jest pełen atrakcji. Pełen atrakcji. Tylu jest artystów z kraju i z zagranicy, ale zresztą o tym opowiem Państwu za chwileczkę. Teraz Panu dziękuję bardzo serdecznie. Dziękujemy. No pozdrawiamy trzeciego brata i dziękujemy za rozmowę. Faktycznie jest, proszę Państwa, jest uderzające podobieństwo. Uderzające podobieństwo. Yeah.
bardzo dziękujemy.